Cześć! Ja jestem Emilia, a to jest kanał megadyskont.pl. Chcę Wam pokazać nową lalkę Goalie Yelps z nowej serii Upiorne Połączenie od firmy Mattel. Dziewczyna, zainspirowana ostatnimi upiornymi połączeniami, postanowiła się przebrać za Draculore, czyli córkę Drakuli. W związku z tym mamy mnóstwo elementów z nietoperzami, a pierwszym z nich jest taka opaska koloru czarnego z dwoma skrzydełkami nietoperza na niebieskich włosach dziewczyny, które są spięte jak u Draculory, czyli w dwie kitki. Potworka ma piękne czarne okulary na niebieskich oczach. Przyjrzyjcie się dokładnie. Ma założone sztuczne zęby, takie kiełki, jak u Draculory, które możemy wyjąć i widzimy jej ciemno-niebieskie usta. Ponadto nawiązanie do Draculory widzimy również na sukience. Sukienka jest z czarnymi główkami, z czerwonymi wstążeczkami i na niebieskim materiale widzimy mnóstwo drobnych nietoperzy. Sukienka ozdobiona jest właśnie falbanką z tych nietoperzy, z czerwoną wstążeczką zawiązaną na kokardkę, a pod spodem dziewczyna ma czarną, falbankową spódniczkę. Warto jeszcze zauważyć, że tym razem okulary dziewczyny są koloru czarnego, a nie białego, a na ręce ma ona bransoletkę w postaci czerwonego serca, z którego spływa czerwona maś. Do stroju świetnie pasują niebieskie, długie kozaki z takimi podwójnymi zapięciami i z czerwonymi czaszkami. Na tyle mamy kokardkę. Poza tym nasza bohaterka ma taką niebieską, straszną parasolkę z czaszką, a także z sercem, a na rączce parasolki znajduje się czarny nietoperz. Ponadto do każdego zestawu z tej serii, czyli upiorne połączenia, dołączona jest szczotka Monster High, ale tym razem żółta, a także żółty stojak. Chcecie mieć tą lalkę? Spodobała Wam się? To wejdźcie na naszą stronę megadyskont.pl. Tam znajduje się nasz sklep i możecie ją tam kupić.